Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii Survival Ring Mars, z tej strony odkrywca Alik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku już mamy lekkie problemy, a mianowicie nadchodzi jakby widmo głodu, czyli mamy problemy ze zapasami żywności, grozi nam głód tak naprawdę. Więc w tym odcinku na pewno tak, poprawimy infrastrukturę, jeśli mowa o produkcji żywności. Już faktem mamy tutaj rancho, gdzie hodujemy nasze kozy. Też możemy ulepszyć nasze uprawy, czyli budować kolejne farmy hydroponiczne. Ale w dzisiejszym odcinku też skupimy się bardziej na eksploracji planety. Czyli tutaj, nie wiem, na przykład te nowe technologie, zasoby zyskać nowe. Także możemy na tym się skupić w sumie. No, także tak to możemy zrobić. A teraz nasi ludzie... To znaczy, co nasze roboty robią? Nic. A co robi rakieta? A rakieta jest tutaj. Dobra, no to w pierwszej kolejności weźmiemy sobie pasażerów. Tylko widzę, że nie mamy zbytnio ciekawych. No właśnie, nie mamy. Chociaż mamy tego botanika niby. Wiecie co? Nikogo nie bierzemy, to wystarcz i może towar weźmiemy, o. I dużo nasion, dużo żywności. I koniec zakupów, mamy bardzo mało pieniędzy. To co, włączamy czas. Teraz badamy technologię SI eksploratorów. Czyli taki jeden eksplorator, który teraz posiadamy go, będzie produkował dodatkowe 100 punktów. Ale później zaczniemy badać na żywo z Marsa, czyli będziemy mieli więcej ochotników, czyli w sumie znowu wrócimy do naszej rekrutacji nowych mieszkańców tej planety. Ale też zbadamy oczywiście kluczowe technologie, czyli jak Mars ocieplaniany, czy zaczniemy ogrzewać naszą planetę. Też zrobimy projekt międzyplanetarny, czyli import gazów, albo przechwytywanie rozdrowych asteroid. I jeszcze pewnie zrobimy tak, te grzyby mikrograwitacyjne, adaptacje gleby, czyli farma. I nie wiem, może jeszcze te ruidronów, czyli zwiększymy pojemność tych gniazd. Bo na przykład te gniazdo, które występuje tutaj, ono czasami jest przeciążone. Także przydałoby się. No bo ty tam pójdziesz, maluszku. Ok, czas jest włączony. Narodziło się już mieszkańców na Marsie. 25. Także jest to ładny wynik. No ale też tak zrobimy inną strategię. Mianowicie w tym miejscu powstanie kolejna kopuła. To będzie taka gospodarcza bardziej, nie wiem, na przykład szkoła, czy farmy. Taki jakby ośrodek tutaj powstanie, tylko może nie taka kopuła, czyli standardowa, tylko większa kopuła. Na przykład kopuła podłużna by powstała. Tylko tutaj wyrównujemy obszar. Tylko gdzie to było? A, tutaj, dobra. I potrzebujemy oczywiście więcej skał. Także wyrównamy ten obszar. A tutaj mamy cement, ok. I na razie nic ciekawego. A możemy tutaj dokończyć eksplorację. A można. Odblokować na osiągnięcie gorączka złota. Wow. To fajnie, że udało nam się zrobić osiągnięcie jakieś w tej serii. Już w sumie drugie osiągnięcie w tej serii.
Także dla mnie, dla mojego profilu jest to jakiś sukces. A poza tym pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz suba, no i też dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Będzie mi miło, no i też ta nasza społeczność będzie się rozwijała, będzie coraz liczniejsza. A poza tym mamy już rakietę. Kiedyś, jak grałem na singlu, zdarzyło się tak, że przywoziłem pasażerów i zapomniałem o nich i wiecie co się stało? Umarli po prostu, bo zabrakło im tlenu w rakiecie. Także też trzeba uważać, jak rekrutujecie kolejnych ochotników z ziemi, to lepiej zapamiętajcie to, bo jak zapomnicie, to umrę po prostu. I taki będzie problem. Ale dobra, tutaj się udało. No właśnie, jest znowu obciążenie. I to dość duże. Jak tam koszty budowy tego? No niby można postawić go. A to bym usunął. A dlatego, że ja bym... Chociaż... Nie, dobra, nie usuwamy. To sobie usunę. Czemu? Bo chcę tutaj postawić przejazd. Bo jak wiecie, to nie da się tutaj zbudować przejazdu. Szkoda. Ale nic na to nie poradzimy. To po prostu to usuniemy, to pójdzie tędy. A to... Mam nadzieję, że da się tak zrobić. Sektor scanned. Ale chyba tak. Chyba tutaj tak się uda. A więc ta kolejna technologia, jaka to będzie to i to. O, może najpierw to sobie zbadamy. I jeszcze weźmiemy technologię. O, może te iglice zaczniemy też zamawiać. Może to się opłaci. A tak zrobimy. No, także tak to wygląda. Także Kosmobar powstaje, nie tutaj. O, osiągnięto kamień milowy. O, fajnie. Czyli 100 kolonistów mamy. To możemy wysłać na ziemię, aby zyskać więcej pracowników. Bo mamy na żywo z masa zbadane. I troszkę to. Także kolejny kamień milowy został zrobiony. No, także dobrze to wygląda. Good, good. Jakby to tak powiedzieć. A może to ulepszymy? A zróbmy tak. Ulepszymy sobie to. By zwiększyć wydobycie. Jak tam budowa? Powoli idzie. Ale to tak powolutku. Budynek nie działa, bo skład jest pełny. Raczej mam za dużo cementu. Okej, fajnie. Teraz tego połączyć to. Raczej tak, gdzie to kable były? A tutaj? Czyli jeszcze tylko połączyć wodę. I ten.
Czyli tak, pierwsze przejście tutaj powstanie. O, w tym miejscu. Hop. I zbudujemy sobie od razu to. Teraz to możemy usunąć, aby postawić ten budynek, czyli Kosmobar. Usługi. Kosmobar. I jeszcze plac ćwiczebny. Jaki tutaj powstanie, tak, szpitalik. Stołówka. I dzielnice mieszkalne. Funding received. O, i tak to może być. Czy jeszcze parki dodamy? No w sumie. Zróbmy coś takiego. Chociaż to jest za duże. A to już nie. Resources are low. Czasami mam taki jakby spadek prądu, a czasami nie. Także troszkę takie dziwne to jest. Ale tak, wracając do tematu, czyli budowy. O, jeszcze generator bym mógł postawić, a tutaj powstanie. Także teraz przejście. I tutaj przejście jeszcze jedno. Taki przejazd. Cel osiągnięty, czyli Ochotnicy Sława. A co to jest? Bo szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, to budujemy coś takiego. Czyli zwiększamy produkcję energii. I to szybciutko, bo nie mamy cenu. Tutaj na pewno jest dość duże zużycie wody, więc ja tutaj postawię iglicę, a taką, to zmniejszymy zużycie wody. Dobra, tak, rakieta. Pasażerska. Chyba on może być, czy ona? On, okej. No tak, Gustavo. Geologa mamy. Mamy kolejnego. Mamy naukowca. Mamy też strażnika. Fajnie.
jak specjalizacji, czy można wziąć? Pracoholizm? A, czyli to są jacyś sławni ludzie. A to może być dość ciekawe. Nie możemy zyskać fundusze przy okazji. No to to nam się przyda pewnie. A jak tam budowa? Powoli, powoli idzie. Chyba można tutaj zbudować stołówkę taką i zbudujemy posterunek oraz ogrody. No i także ładnie teraz to wygląda. Tutaj też możemy zyskać więcej wody, ale nie mamy prądu. Troszkę mnie to dziwi. No bo to budujemy panele słoneczne. Jak tam technologia? O, powoli, powoli idzie. Oczywiście to będzie wymagało paliwa, aby to jakkolwiek zasilać. Znaczy, żeby to spalało. O, będzie powstało tam CO2, czy inne tam gazy cieplarniane. No przy okazji, jak jest hodowla, to też powinien zwiększać, jakby to powiedzieć, ocieplenie planety, ponieważ metan przez odchody. Chociaż czy to idzie przy bydle? Nie. Szkoda, że nie wzięli to pod uwagę. No cóż. Nie zawsze można mieć fajnie. A czekajcie, jak tutaj jest szpitalik, to tutaj powstanie przedszkole. Oraz co chciałem podstawić, to w końcu tą szkołę. No właśnie. Oj, anomalia. Wy tam możecie lądować. I anomalia jest... A tutaj. New colonists have arrived. No i fajnie. Miałem w tym odcinku jeszcze pójść tam, ale no cóż. Okej, tutaj zwykły skład. Może w końcu zaczną gromadzić. A w sumie to robią. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the Red Planet. Nowa anomalia. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look.
Czyli dostaliśmy nowe technologie, czyli obróbka 3D i zmodyfikowane sondy. Czyli to jest to i to jest to. No to fajnie. O, jednorazowy grant w wysokości miliarda. Wejdziemy sobie to. To może się przydać. Uzyskaniu funduszy. I może jednak kogoś wyślę tutaj. Znaczy nie za zaopatrzenie, a... Research complete. O, to fajne jest. A to zaraz. Najpierw tutaj gdzieś pójdziemy, po jakieś zasoby. Czekajcie, czy ja mam ciężarówkę? Tak. To widok planetarny i tutaj ciężarówka. No i co? Stawiamy pierwsze budowle. Aby ocieplić klimat. I może tutaj powstanie. Albo taki las ogrzewczy może tutaj powstać. No w sumie mamy tutaj paliwo. Jakby nie patrzeć. Czyli terraformacja. Nie to, a to. Bo matko boska je ty kosztujesz, panie. To może ja jednak kupię trochę zasobów. O, sponsor? To któryś ma chyba wysoką wygodę. A, ty masz wysoką wygodę, to fajnie. Tak ładnie postawić, to możemy o jakoś tak. Przygotujemy kolejne mieszkania. Anomalia planetarna, którą zyskaliśmy, 31 polimerów. No, oczekiwałem bardziej elektronikę albo części maszyn, no ale też to może być. To ty sobie lądujesz. Najwyższy priorytet. Sektor scanned. A tam rakiety wyślemy po kolejnych ludzi. Tak w sumie będzie najlepiej. A tak w ogóle zbudowaliśmy szkołę? A jest szkoła. Oczywiście, jaki to jest boost w ocieplaniu planety? 0,125 na sola.
Okej. Dobra, buduję. To tutaj bym w sumie postawił zbiornik na paliwo, czyli skład. A żeby mieli trochę bliżej. I na paliwo powstaniesz tutaj. Dobra, ukończymy tę, to znaczy skończymy ten odcinek, jak wróci rakieta tutaj na Marsa. Czyli może jeszcze coś tam spożymy, a tutaj już zaczęliśmy ogrzebać planetę. Już jakieś pierwsze procenty robimy w tym kierunku. I w sumie ja postawię kolejne kominy. Także kolejna wytwórnia. A tutaj może powstać nawet w sumie, wiecie co? Taki tam panelik mały. Albo nie. Albo i nie. Nawet zwiększymy produkcję paliwa. No, tam, że tamto będzie pracował. Mowa pogrzebowa dla bohatera. To bid a final farewell to one of our finest. A, pierwsza osoba zmarła ze starości. Rozumiem. Funding received. Dobra, zyskaliśmy fundusze. A ja bym jeszcze rozbudował energetykę słoneczną. Także wybieramy sobie pasażerów. To może od dołu. Mamy naukowca. Kurde, pewnie nikogo nie ma dobrego. Dobra, to może zrobimy tak. Czyli zamiłowanie do kier. Hazard to nie. Alkoholizm już dobra, może być. Albo nie. Dobra, brzestwo. Naukowca już mamy. Geologa.
Chyba tyle może być w sumie. Także będziemy mieli tylko 11 osób. Zamiast mieć 12, czyli nie będzie na 100%. Resources are low. Mało zasobów. No cóż. Damy radę jakoś. Sector scanned. Niby mnie tak produkcja energetyczna, że raz to spada, raz to wzrasta i tak. Ciężko to określić co i jak. Ale dobra. A mój Boże, ile ja mam małe elektroniki. NetSky's CEO has given the colony an SE, projekt numer 6. The transcription follows below. Research complete. Aha, czyli zaczęliśmy robić zadanie fabularne. Marsnet. Czyli co ja mam zrobić? Węzeł sieci. O Jezus. I to by się przydało tam, gdzie mamy laboratoria postawić, czyli na przykład tutaj. Byśmy mogli to postawić. A mógłbym. Także zwiększamy produkcję energii. Trochę nam brakuje. Okej, czyli ty tak, doleciałeś już. I już mamy pracowników kolejnych. New colonists have arrived. No i fajnie. Czyli teraz to badamy. To weźmiemy jeszcze technologię, aby się badała, czyli to. Czyli grzyby mikrograwitacyjne. I zatrzymam czas, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Jak i jeszcze raz dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z tymi materiałami, jak i z innymi na moim kanale. Także z tej strony był odkrywca Alik i co? Do zobaczenia i widzimy się w następnych materiałach, także cześć!